jak się pozbyć, to hajmę ją i cza, 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 cza. Nie, jako wiecie, pan hetman zawiadomił nas ostatnio, i że na multańskiej stronie coś się jakby ruszyło i że należy w związku z tym natychmiast wyciągnąć pole. Tak, wiemy, to wiemy, panie Mellechowicz. Ha, 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 ha. Co, ha, ha, ha? A nic, nie, za śmieszne nazwisko. Tak, owoż, wiemy to dokładnie, gdyż nie mogąc nijak się dorozumieć, co się mianowicie na tej multańskiej stronie ruszyło i co należy w to pole wyciągnąć, przekazaliśmy ów rozkaz do wykonania srogiemu Luśni. No właśnie, a ów Luśni jakoś nie wraca i nie wraca. Nie wraca i być nie może wraca. Z Tatary się zwąchał, no, co? Z Tatary, proszę pana, zwąchać się nie można. Samem kiedyś próbował z jednym murzą tatarskim się zwąchać. Oni, a to we kożuchach baranich chadzają i jeno raz do roku się nie. A to jakaś dziedzic dopiero. Drugi raz już im się nie chce. Pewnie. Tak, tak, więc com do niego podewiat podjeżdżał, aby się z nim zwąchać, to zaraz mnie z powrotem na półtora stajania odrzucało wraz z koniem. A nie mogłeś do Michałku podejechać z wiatrem? Raz i owszem, proszę pana, podjechałem do niego akurat z wiatrem, ale wtedy jego odrzuciło. Nie dziwię się. Taką nie mam i że słyszę jakoweś kroki. Zapewne ten młot Luśnia wraca. Na, pogonię ja mu kota. Patrz coś w tym młocie jakiś. Michałku, Michałku, toż to sam hetman dobrodzi. Anita, Anita! Nasze uszanowanie, panie hetmanie. Prosimy siadać, prosimy. Pan hetman Bełkocze tłumaczy, że czy może jakoweś układy się zmieniły, czy co, i że pan tak na niego wrzasnąłeś. A to jakież tam, proszę pana, układy? Oj, to zwyczajne żołnierskie żarty. Jakiś stroni Luśnia melduje się na rozkaz. Luśnia, młodzie jakiś, mieliście wyciągnąć w pole i sprawdzić, co się mianowicie ruszyło po multańskiej stronie. Melduję i że wyciągnąłem i sprawdziłem. No to meldujcie. Melduję pokornie i że ruszyły się tam dwie rzeczy. No. Najpierw sultan ruszył wszystką swoją potencję. O, to ja polecę zobaczyć. Melduję, że ruszył, ale zaraz przez to. Tak, no, no, a co się jeszcze potem ruszyło? A jeszcze ruszyło się zaopatrzenie rolników w nawozy sztuczne. No, nareszcie. No, no to powiedz nam jeszcze, Luśnia młodzie, coście wy mianowicie wyciągnęli w pole. Melduję, że w pole to ja wyciągnąłem pannę Zosieńkę Boską, a która akurat się chciała przewietrzyć. Co żeś ty zrobił, ty młodzie? Jak przecie wiesz, i że panna Zosieńka z naszym hetmanem dobrodziejem we konkobinacie żywi. Trzeba nam zaraz po nią ruszać i z powrotem ciupasem ją tu sprowadzić. Ha, 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 ciupasem. tak jest, panie hetmanie. Już ruszamy po pannę Zosieńkę. Szable w górę. Szable.